Wydaje mi się, że wychowujemy razem z Darkiem nie tancerzy, tylko wychowujemy ludzi takich wrażliwych na każdą sztukę, a taniec jest jednym z form sztuki. Taniec jest czymś takim, co każdy sobie jest w stanie podłożyć pod to historię, uczucia, jest zrozumiały przez wszystkich. I czymś, co pozwala mi bawić się i uśmiechać i wszystkim. Test powstał z grupy, która była tylko grupą zajęciową, taką bardzo słabiutką, w tym sensie, że przyszli, nic nie potrafili. Bardzo ciężko pracował, przez 3 lata w zasadzie nic nie zrobili, żadnego spektaklu, niczego. I potem, kiedy bardzo dużo ćwiczyli i pracowali nad techniką, zrobiliśmy spektakl Alegria Town i od tego się zaczęło. Oni uwierzyli w siebie, chcieli robić ten spektakl, wydaje nam się, że się podobał ludziom, a przede wszystkim im też do tańczenia. Potem zrobiliśmy spektakl Magazyn 2084. Bardzo się obawialiśmy tego spektaklu. Znaczy przede wszystkim jak będzie odebrany przez publiczność, bo poprzedni spektakl był taki słodki, fajny, wzruszający i już. Natomiast tu jest trudniej, ten taniec jest trudniejszy. Nie zatrzymujemy się w jednym stylu tanecznym. Szukamy takiej muzyki, która trafi do ludzi, do nich też, do samych wykonawców. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps. Zaczynamy od choreografii i muzyki, z tego zawsze wychodzimy, a później obudowujemy to kostiumem. To nie są zawodowcy, gdzie można by wymagać aż tak stuprocentowej sprawności w tańcu. Natomiast światło pozwala oczarować, zaczarować i jeszcze pozwala trochę wydobyć, jeszcze bardziej wydobyć lepsze rzeczy z tańczących. Nie zrobisz spektaklu z jedną osobą. No, musisz mieć fajny zespół, żeby chciał grać na tę jedną osobę. Pierwsze to się nie bać, tak naprawdę, nie bać się chcieć i nie zrażać się, bo taniec jest bardzo niewdzięczny z jednej strony, bo trzeba wymaga poświęcenia, nie wychodzi od razu, trzeba się zmęczyć, spocić, ubrudzić i powtórzyć czasami po 1000 razy, a z drugiej strony bardzo wdzięczny, bo daje niesamowitą satysfakcję.